W dniu dzisiejszym Kancelaria KG Legal miała zaszczyt gościć w siedzibie głównej Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Pan prezydent Izby zaszczycił nas ekskluzywnym wywiadem specjalnie dla portalu gospodarczego KG Legal. Panie prezydencie, łatwo się obcokrajowcom robi biznes w Polsce? Znaczy ja jestem od 89 roku w Polsce, także mogę twierdzić, tak, nie ma większego problemu, które nie były inne kraje. I w tej chwili, przeważnie ostatnie kilku lat, widzimy też, że są nowe inwestycje, chociażby od strony indyjskiej, które chętnie inwestują w tej chwili w Polsce. I jak im pytamy, to wszyscy są zadowoleni, że mieli dużo poparcia od administracji lokalną albo jakiejkolwiek takiej było potrzeby, od nawet Ministerstwa Gospodarki i też pomocy, to oni otrzymali. To widać, że można robić biznes w Polsce łatwiej. Ale rozumiem, że są też jakieś problemy, w których miejscach można byłoby pod względem prawnym zastosować ułatwienia prawne, doraźne. Czy jest może jakiś... Ja bym powiedział, są takie przepisy. Nieraz mieliśmy taki przykład z jedną z naszych członków firmy, która po prostu inwestowała już w Polsce x lat temu i w tej chwili chciała powiększyć tego inwestycję. I chodziło w tym momencie o strefy ekonomiczne. I tam troszeczkę trwały takie techniczne problemy i spór taki prawny też, który udało nam się opanować w tym roku, ponieważ to trwało już mniej więcej około półtora do dwa lata. A to też, tak jak wcześniej powiedziałem, no, Ministerstwo Gospodarki tutaj było bardzo przychylne wobec naszej prośby i inwestycje. Także no, są jakieś problemy. No, myślę, że to są detali, ale na pewno nic nie jest, jakby to można powiedzieć, bez problemu, tak? Ale to można, jakby też nie mamy dobre doradztwo i mamy chęć od ludzi, no to można tego opanować, jak najbardziej. Rozumiem. Panie prezydencie, Izba Indyjsko-Polska. Jakie są doświadczenia, ile lat już ona ma i... Oczywiście. No, Izba powstała w 2006 roku. Tak. Izba oczywiście powstała dzięki, bym powiedział, sponsorom i założycieli firm, które są większość indyjskiej właściwie. My dzielimy tego Izby w ten sposób, że mamy 80% naszych członków to są firmy indyjskie i 20% są firmy polskie, które robią biznes z Indiami. A wśród tych 80% firmy indyjskie, które są, od tego można powiedzieć, no 35-40% firmy są takie większe, typu ArcelorMittal, chociaż są zawsze dyskusje, czy to jest indyjska firma, ale my tego traktujemy w tym momencie jako polska firma, bo jest rejestrowana w Polsce. Albo taki small and medium, gdzie po prostu różne firmy są rejestrowane w Warszawie, w Łodzi, zajmują się handlem. Także wspieramy te członki. Oczywiście robimy też pomoc na nowe inwestycje. Mamy dużo pytań też od inwestorów indyjskich lub interesowanie ze strony Polski też. Co można robić w Indiami. Także doradzamy tak wstępnie, co możemy w zakresie Izby, ponieważ też mamy różne firmy, które są naszymi członkami, typu firmy konsultingowe, prawnicze i tak dalej. I tam, gdzie mamy po prostu takie ścisłe bardziej terminologii albo jakieś takie problemy, które są związane z specjalistami, to w tym momencie kierujemy te pytania do naszych członków, które oczywiście w tym momencie pomagają te firmy też. Nie jakby to można powiedzieć jest to biznesowe, ponieważ jak należy do naszej Izby, to też członkowie naszej Izby albo ludzie, które są wystąpili do Izby, mają specjalne, jakby to można powiedzieć, stawki i tak dalej. Także tutaj też jest w tym momencie, jakby to można powiedzieć, takie ułatwienia dla osób, które szukają takiej pomocy. Jeśli będą naszymi członkami, to możemy im kierować do odpowiednich firm. I oczywiście nie będą, jakby to można powiedzieć, potrzebowali duże fundusze na takie i typu rzeczy. No, następna sprawa, która jest oczywiście, to są delegacje, które organizujemy przykładowo od Polski do Indii. No, staramy się robić 3 razy w ciągu roku. W tym roku już się udało nam 2 razy, a trzeci raz będzie już do końca tego roku. I plus mamy też różne delegacje, które wizytują Polskę, także im pomagamy tutaj w Polsce, żeby no, robienie seminarium, spotkania B2B, jeśli są jakieś takie bardziej ścisłe pytania, to odpowiadanie na to. Chociażby ostatni przykład, które było duże wydarzenie w czerwcu tego roku w Poznaniu, gdzie mieliśmy około 120 firm indyjskich związane z engineering i byli tutaj prawie 5 dni i my byliśmy angażowani razem oczywiście z ambasadą Indii w Polsce i Krajowej Izby Gospodarczej, żeby robić tego pobytu jak najkorzystniejsze i lepsze dla tej inwestycji. Czyli rozumiem, że aktywna jest
dyplomacja gospodarcza również. Znaczy bardzo aktywna, ponieważ my bardzo, bardzo blisko współpracujemy z ambasadą Indii, bardzo blisko współpracujemy z Ministerstwami Gospodarki i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Wydział Ekonomiczny i oczywiście no, ambasada polska w Indii, ponieważ wierzymy w tym, że przez dyplomację też można dużo osiągnąć, jeśli chodzi o biznesu i w tym tokiem właśnie idziemy. No. Panie prezydencie, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby mieć zaszczyt przystąpić do Izby? Znaczy, proszę Państwa, tu nie ma żadnych, by to można powiedzieć, jakichś wiele wymagań i tak dalej. Owszem, zawsze zapraszamy, żeby każde nowe osoby albo firmy, które są interesowane, by rozpoznała się naszą Izbą, historię, ponieważ na stronie internetowej mamy wszystko, co my robimy, ponieważ każdy miesiąc my robimy taki newsletter activity, pokazać, czym my się zajmowaliśmy miesiąc poprzedni. Oczywiście informacje, co ma być teraz albo co się dzieje, to tylko idzie do naszych członków. Nie możemy tego rozesłać, bo to jest jakby to przywileje dla tych ludzi, które naszymi członkami są. Oczywiście jest opłata roczna, którą trzeba wypełnić do banku, formularz wypełnić i złożyć do nas aplikację. I jest firma albo osoba fizyczna naszym członkiem. I w tym momencie zawsze my zapraszamy później jakiekolwiek spotkanie, ponieważ to też organizujemy takie wewnętrzne spotkania, można powiedzieć, między członkami, żeby lepiej się poznali, może coś jakiś biznes też można robić między sobą. Nie tylko cały czas, tylko i wyłącznie India, Polska, bo Polska, India. Ale jest dużo do robienia też na przykład różnych firm, które jesteśmy świadkami też, jak mamy jakiekolwiek delegacje, to udaje nam się nawet to też, że dwie polskie firmy się dogadują się na przykład w India, że coś można robić razem w Polsce. No i to jest po prostu cały clue do tego, tak? Networking. Jaka sfera, jaki obszar działalności gospodarczej i jaka sfera ekonomiczna jest szczególnie interesująca dla inwestorów indyjskich w Polsce? Dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, jeśli chodzi o stronę indyjską, jest bardzo duże interesowanie z energią i kopalnictwem, ponieważ w tym roku mieliśmy dużą delegację do Indii, do Kalkuty i do Delhi, gdzie było około 70 firm polskich w Indiach. I teraz już mamy interesowanie tej strony dwóch poważnych graczy indyjskich, które są interesowane oczywiście kopalnictwem i technologią oczywiście, bo to przed tym wszystkim. I widzimy też w tej chwili, że nowy rząd, który jest w tej chwili w Indiach, on też dużo co robi zmiany w tym sferze, żeby Indie, która oczywiście się rozwija i jest rozwinięty kraj, tylko jeszcze mamy, jakby to można powiedzieć, wiele potrzebowania w tym dziedzinie. I to jest w tej chwili numer jeden, można powiedzieć, strony indyjskiej. Kolej, jeśli my widzimy, gdzie Polska może grać też rolę tej chwili w Indii, no to jest oczywiście koleje. Ostatnio oczywiście zostało też potwierdzone przez nowego premiera w Indii, że trzeba cały tabor i związany z tymi rzeczami, trzeba to wymienić. Oczywiście nie mówimy w tym momencie wymiana natychmiastowa. To jest plan robiony 5-letni, 4-letni, że trzeba to robić. Ale to w tym momencie widać, że tutaj Polska ma te technologie, ma doświadczenia i wcześniej też lata 80., 70. współpracowała z Indiami na tej dziedzinie i myślę, że tutaj jest duża szansa dla polskiej firmy i zapraszamy te firmy, bo mamy dokładne informacje, gdzie co potrzeba i możemy zawsze udostępnić takie informacje. Dobrze, to może jeszcze sakramentalne pytanie. Dlaczego polskiemu przedsiębiorcy warto przystąpić do indyjsko-polskiej izby? Bardzo łatwe w tej chwili. My wiemy, jaka jest sytuacja w Europie, a my wiemy też, jaka jest sytuacja w tej chwili. Wsparcie doradcze. Tak, wsparcie doradcze. Przede wszystkim rynek, tak? Bo rynek Azji w ogóle i przede wszystkim indyjski, bym powiedział, jeszcze nie jest tak znany dla inwestorów albo firmy, które chcą zaangażować biznesem Indiami i my to ułatwiamy tylko, tak? I tam jest dużo rozwój, są duże szanse. Ja widzę w tej chwili, że jakby to jest bardzo duże zainteresowanie w Chinach. Z całym szacunkiem oczywiście, no tylko... Ale do akurat tamtej części świata bardzo istotna jest aktywność dyplomacji gospodarczej. Czy uważa pan, że te problemy, jacy polscy przedsiębiorcy mają, no związane chociażby może z kwestią opodatkowania i eksportu, czy tego typu problemy mogą się powielać również na rynku pana rodzimym? Tak, mogę powiedzieć. Trzeba być przygotowany. Tak, na pewno ja nie będę mówił tutaj po prostu, że tak, super, jest fajne, wszystko jest w Indiach i róbcie biznes. Są jakieś problemy na pewno, chociaż podatkowe. Tutaj jest, mamy już taki treaty podpisany o podwójnego opodatkowania między Indiami i Polską, to, że tutaj nie ma takiego wielkiego problemu z tym. No, owszem, bym powiedział w ten sposób, no jakieś
techniczne, biznesowe albo jakieś no, związane z prawem. Zawsze są takie nierozumienia danego prawa i tak dalej, ale po to mamy po prostu wszystkie firmy prawne i doradcy firmy, które mogą te wszystko tłumaczyć do inwestora albo do osoby, która robi biznes. No, na pewno tego też ułatwiamy, będąc jako izby, tak? Ponieważ zawsze jak jakakolwiek firma polska, która przychodzi do nas, to my im próbujemy też doradzić. Oczywiście to robimy bezpłatnie, tego nie robimy jakiś, nie mamy jakby to można powiedzieć jakiejś listy opłat, że to bierzemy tyle, bo dla nas jest ważne w tej chwili, tak? Że na początek wszystko robimy, jakby to można pokazać, te drogie dane firmy, co może robić. Oczywiście dalej, jeśli są jakieś bardziej techniczne sprawy, tak jak wcześniej mówiłem, no to dajemy do firmy, które są bardziej w tym momencie specjalizowane, albo w Indiach, albo w Polsce. I w ten sposób też próbujemy jakby to prowadzić firmy polskie do rynku indyjskiego, chociażby proste przykłady są tutaj różne też seminarium, które my organizujemy. Ostatnie było organizowane w Zabrzu, który ja mogę z całym szacunkiem mogę powiedzieć, że niewiele izb jakby się doglądają do miasta takie jak Zabrze, oczywiście piękne miasta, w sensie taki, bo to jest mały, to nie jestem interesowany, tylko jest zawsze Wrocław, albo Poznań, albo Warszawa. Tak, i w tym momencie my tego też robimy i tego też zawsze doradzamy do Ministerstwa Gospodarki, i że my to możemy robić, żeby też być z nami wystąpiły w tym, i oni w tej chwili są z nami i powoduje to, że lokalny biznes się dowiaduje, co można robić. I są szanse w tym momencie rozwoju. Myślę, że bardzo ważnym jest właśnie akurat taka strategia, nie stołeczna, ale globalna całego kraju. I na tym właśnie działamy. Dobrze. Panie prezydencie, w takim razie jeszcze z perspektywy obiektywnego gracza. Polska zyskała na wejściu do Unii Europejskiej, czy nie? Z perspektywy obcokrajowców, którzy zaczynają swoją działalność biznesową właśnie akurat w tej strefie środkowo-wschodniej Europy. Czy po wejściu do Unii Polski to jest łatwiej prowadzić biznes, czy nie ma tutaj żadnych za bardzo różnic? Znaczy, mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o Indiami, to Polska zawsze była jakby to blisko, ponieważ my pracowaliśmy lata 80. też. Oczywiście, no, od momentu, jak Polska wystąpiła do Unii Europejskiej, wiele się zmieniło, no pozytywnie, ponieważ India tego też zastrzegała, że po prostu no, w tej chwili jest łatwiej zrobienie biznesu, cały rynek jest otwarty i wiele indyjskich firm, które w tej chwili inwestowały i są to poważne gracze wśród naszym członku, to jest około 29 firm. Oni wybrali właśnie Polskę tylko pod tym względem, żeby sobie, jak można powiedzieć, taki drzwi do Unii Europejskiej, ponieważ przed tym wszystkim mamy świetnie przygotowane kadry, języki, przyszły umysł, tak? Plus koszty, które są robienia biznesu w Polsce, to są jeszcze o wiele taniej nie robienia jak na przykład na Niemczech albo Francji. Także na pewno Polska pod tym względem bardzo zyskała, chodzenie do Unii i w tej chwili jest na pierwszej liście, można powiedzieć, o centralnej Europie, kraj do inwestowania od strony indyjskiej, jak my patrzymy. Tak? Także tutaj, jeżeli my świętujemy w tym roku 25-lecie wolności Polski i też wystąpienie do Unii Europejskiej później, to naprawdę to było warto i w tej chwili widać tego po prostu owoce. I jeśli chodzi o pozycji Polski w rynku międzynarodowym, tak jak my rozmawiamy między sobą też w Indii albo jakieś inne kraje, które należą blisko do Indii, Azji, no to Polska ma silne pozycje. Nie powiedziałbym nami tylko o centralnej Europie, ale w ogóle o Europie. A przed nami nowa perspektywa środków unijnych na lata 2014-2020. Czy uważa pan, że akurat w tym okresie, w tej cezurze, czy ta cezura będzie dobrym okresem dla współpracy indyjsko-polskiej? Myślę, że tak, ponieważ jak lutym tego roku byliśmy w Indiach, to wtedy już były rozmowy wśród potencjalnych inwestorów albo izb gospodarczych w Indiach. Oni już widzą o tym, że Polska ma te pule i właśnie myślą o tym, że jak można robić tutaj, żeby tworzyć firmy tu wspólnie i wykorzystać te wszystkie fundusze, które są w sensie pozytywne i robić rozwój i też stworzyć miejsca pracy w Polsce i jednocześnie też robić biznes. Także ludzie, którzy są w biznesie w Indiach, oni bardzo dobrze śledzą to i widzą o tym, co w tej chwili jest w Polsce i na pewno tego będą wykorzystali. A jeszcze o liczbie członków izby. Dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o liczbę członków, to mamy około 105 firm, które oczywiście, jeśli porównujemy do izbą niemiecką albo amerykańską, to możemy powiedzieć, że takie raczkujące jest, ponieważ tam są 400-500 firm, ale no,
Racji tego też firmy indyjskie też. Nie ma takiej inwestycji indyjskiej w Polsce, który by był na takiej liczbie, jak jest skandynawski, albo niemiecki, albo amerykański. Ale myślę, że to jest początek. I my jesteśmy tutaj i wierzymy w tym też, że nie tylko indyjskie firmy tutaj będą inwestowali, ale chociażby z strony Polski też będą jakieś inwestycje, albo współpracy, albo jakieś joint venture, który przyniesie korzyści na obu kraj. Oczywiście. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za doświadczenie, za opinie. Myślę, że bardzo cenne dla wszystkich polskich przedsiębiorców i obcokrajowców. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za rozmowę. I'd like to touch upon some legal issues. So, what kind of legal problems could you say Indian firms, companies could encounter in Poland? Well, I mean, the biggest problems, I think, first of all, when they're opening up their companies or making any kind of investments in Poland, generally we say it's European Union. But of course, the law which actually applies is a Polish law. And certain things sometimes are not clear for the Indian investor, because please remember, for the Indians, the law which is quite well known is a British law. And we still have that almost part of it still in India. And this is the main problem when there is any kind of a joint venture cooperation between the Indian company and the Polish one. The Indians would always like to have the pertaining law British, for example, English law, but the Polish company would like to have the Polish law because they feel much more comfortable. And there we always have a discussion which kind of a law should be. And of course, you know, then in the end, it's always the international law, which is easier for the both side. Definitely, I mean, I don't have the ready questions what they're having. Normally, the problems are, but sometimes it's always the question of when you're registering the companies, how the person who is the CEO of the company, concerning the visas and, you know, how long you have to be in Poland to have a certain kind of a visa and everything. So those kind of a legality issues comes across, because we also had an issue with one of our investors where because of one simple non-clarity in one of the clauses, he had to go back to India because he was not able to extend his stay, although he's a CEO of a big company. So there are certain things, but then again, I would always say it's depends upon the company, what companies they're having as their, you know, legal entities to who are giving them the advice, or if they come to our chamber, you know, then we can always advise them. Okay. Yeah, so generally we could say that there are cross-border problems. Yes, with yes, mostly. And common law system. Definitely, as well. Definitely. All right, now could you focus now a bit on outsourcing? Mm-hmm. Would you say that we could encounter quite a number of companies that deal with outsourcing mm-hmm. that come from India and establish their business in Poland? Yes. Well, if we see today on the map of Indian outsourcing, we are having five big players, and I can confirm all the five big players are in Poland. Now, mostly they are situated either in Krakow or in Wrocław. Certain are in Poznan also, and few are in Warsaw. Now, what's happening here is, of course, it is the Indian outsourcing company, well known. We can take a name, for example, HCL, Infosys. And then we are having the Polish staff. Because mostly what we have is we don't have that we are having the Indian staff there. Only maybe the top management can be one or two people Indians. Mm-hmm. But rest are all Polish. And then we have a lot of customers for these companies which are coming from Scandinavia, from Germany, or from UK. Yeah. So this is a good combination. Mm-hmm. And this also shows that Poland has a potential for the people who are quite well educated. They have a good command of the language. So the foreign companies, you know, who are looking for the sort of optimizing the cost of labor, then definitely they're focusing on Poland. Okay, right. Now, recently we have observed more and more cooperation between research, scientific centers, academic centers, mm-hmm. and commerce. So research and development departments are very common yeah. in a lot of companies. Mm-hmm. Would you say that it is also the case with Polish and Indian cooperation? Is it observed? Yeah, it's. I must say it was there, but maybe it was not that much highlighted. But now in the last year's time, we can see that it's going in that direction, because the
Indian academics are very much interested in cooperating with the Polish academics for the simple reason, for the know-how, getting the knowledge and sharing the knowledge. One of the best examples is this year we had a visit to Calcutta where we had the Energy Summit, and an MOU was signed between the Indian academics and the Polish academics for actually sharing the knowledge with the Indian students in the sphere of mining technology. So this shows that this is also gearing up, and I think by the end of this year we'll be having the first batch of Indian students coming to Krakow to the institute to learn about the things, because just to mention here, we are good in the mining, which is on the surface level. If it goes to a deep mining, India still lacks a sort of expertise on that, and I think this will help. So, as I believe, the most crucial aspects here would be contract law, yes, intellectual property as well, right? Some patents. I think it's more on the... of course, Indians are prepared with that, and they're happy with the laws which are here in Poland, the European Union, if it comes to. I think it's these are the more concerns for the Polish companies when they're entering into India, because for them it's like an unknown territory. And they're always actually afraid what happens with their know-how technology if they're setting up a plant in India, if that will not be somehow stolen. So I think there has to be the more help from the law firms which are having their counterparts in India or cooperating with the Indian company to make the Polish people or the companies understand that, no, it's not like, you know, jungle out there, but there is a law and it can be protected. Now, how can this chamber support this activity? What kind of events are organized in order to support this activity on the market? I mean, the cooperation between academic centers and companies. Well, what we do is, as a chamber, definitely we're having seminars organized every quarter, every 3 months. And we organize a seminars always taking up some kind of a theme of the seminar. For example, the next seminar, which we're going to have in September, will be pertaining to the food and agriculture. So we'll be having the experts on that from the Polish side, we have the experts from that from the Indian side, and of course we'll be touching the aspect of general business doing, general information about what are the pitfalls, for example, what the Polish companies should be careful about when entering the Indian market. And same thing, like giving them the, also the tips of the culture differences, what they should, you know, I mean, look for, and how they should sort of behave in the certain situations. So this, we are doing it on the regular basis, and we make sure that we are doing it not only in the big cities in Poland, but we are going all to the smaller cities, which are closer to a big city, because we always believe that there are a lot of companies in the smaller cities also. They do have a potential, but they just have a lack of accessible knowledge in their hands. So if we are going to them and giving them, and when they listen to us, of course, that opens up their mind, and that will eventually help in expanding the business. Right, so it's good to know that the chamber supports not only the biggest centers, but the smaller. We always believe that there's we need a lot of new blood, and there is a lot of them in the small cities, people who are, you know, very entrepreneurial, hardworking, and they would like to go into new markets, but since they don't have much of the knowledge, so they are afraid. So, all in all, we could say that where there is potential, the chamber will help. It will always help. All right. Thank you very much. Most welcome. Thank you.